Hej, cześć, John, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle zniszczyli. Moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii One Shot witam się ja z wami. Moi drodzy, przed nami gra na swój sposób kultowa i na swój sposób historyczna wręcz, bowiem pochodzi ona z roku 1998, jeżeli dobrze pamiętam. Baldur's Gate, czyli tak naprawdę interaktywny tabletop Dungeons and Dragons do gry, kiedy nie mamy przyjaciół. W grze chodzi o to, że zachowuje się ona jak swoisty game master do gier typu tabletop, czyli zwykłego grania w RPGa na papierze, tak jak to można było zobaczyć w Stranger Things na przykład. No dobra, cutscenkę wam puszczę. No, jak więc widzimy, wstawka jest absolutnie prześliczna. Gra jest stara, ale wyszła w wersji Enhanced Edition. I żeby było śmieszniej, pomimo że jest to... jest to wersja tam 2367, czy tam 2763, coś takiego. I gra wyszła, no, już 20 lat temu. To cały czas wydawane są do niej patche i cały czas jest coś nad tą grą robione. Także cały czas się to jakoś rozwija. Pokażę wam, jak wygląda tworzenie postaci. Kobieta, no standardowy proces tworzenia postaci, tak jak to było w AD&D. Ja osobiście nie w AD&D nie grałem, ja grałem w Pathfindera, który się opierał na trochę innym systemie. To były tak jakby dwa różne sposoby grania właśnie papierowych RPG-ów. Plus jedno inteligencji, minus jedno mądrości. Niech będzie. Ja chcę zrobić maga. A, nie mogę. No, nie może być... No, ciekawe. Nie może nawet być magiem. Takim typowym. Może być tylko iluzjonistą. Dobra, no w takim razie już nie chcę gnoma. Jak możecie zobaczyć, raz trochę jednak jest. Każda z tych raz ma tam jakieś swoje... perki, nie perki, minusy, dodatki. No na przykład gnom nie może być wizardem, nie może być magiem, ale ma plus do inteligencji. Może być tylko iluzjonistą. Ma całkiem fajne bonusy, gdyby chciało się z niego zrobić jakiegoś złodzieja, chociaż też nie wiem czy się da, bo nie piszę tego nic. Tutaj dopiero się od tego dowiadujemy w momencie, kiedy wybieramy klasę. No ale mamy człowieka, który może być każdym, elf, który... no najczęściej właśnie do posługiwania się jakimiś łukami, nie łukami, może jakieś złodziejstwo troszkę. Półelf się nawet do złodziejstwa lepiej nadaje. Krasnolud, z których zazwyczaj robi się tanków, niziołki, które się dobrze biją, etc., etc. Oczywiście to nie jest od razu wskazane, że jeżeli weźmiemy jakąś rasę, to trzeba oczywiście iść konkretnie to, co się nam kojarzy, czyli jak bierzemy sobie krasnoludę, to on koniecznie musi biegać z toporem i starczą, albo z dwoma toporami najlepiej, bo czemu nie? Albo niech jego broda jeszcze trzyma trzeci topór. To już będzie tak przekrasnolud. Gramy sobie teraz w tabletopa, właśnie w papierowego RPGa z kumplami. To ja na przykład stworzyłem sobie pół demona maga, a kumpel zrobił sobie krasnoluda, który biega z dwoma pistoletami z jednym. Dobra, skoro nie mogę zrobić sobie gnoma maga, to zrobię sobie... elfa maga? Klasa, czarownik. Tak, poproszę, uczeń smoka. Ja już to mniej więcej wybierałem. Charakter, przyznam szczerze, że jeszcze nie odkryłem, jak bardzo wpływa na rozgrywkę, ale z charakterem związana jest nasza reputacja, która jest bardzo ważna w naszej rozgrywce, bo jeżeli na przykład będziemy mieli w drużynie paladyna, nie paladyna,
No to jeżeli nasza reputacja spadnie zbyt nisko, to Paladyn traci wszystkie swoje bonusy, staje się w zasadzie bezużyteczny, jest takim zwykłym chłopem, któremu dajemy siekierkę czy coś takiego. No ale my tu nie o tym. Stworzę szybko tą postać już do końca. Dobra, wylosowane. Teraz wszystko minimalizujemy, żeby sobie rozdać te punkty tak, jak nam się będzie podobać. Chryste, jaki charyzmatyczny. Wow. Dobra, na pewno chcemy mieć inteligencję wypakowaną na maksa, bo jesteśmy czarownikiem. Mądrości jakieś parę punktów, nie ma sensu dawać więcej. Zresztą też chcemy mieć na maksa. I charyzmę też mu podbijemy, jak już ma siłę, czemu nie? Będzie mocno strzelał, skaduje. Kondycja przydaje się, by mieć dużo zdrowia. No nie będzie najmądrzejsza, ale będzie bardzo inteligentny. No już co. Mądrzejsza. Dobra. Strzałka proca, proszę. Nie chcę ochrony przed złem, nie chcę tarczy. Ja bym chciał... Jakie bym chciał czary? Na pewno chcę uśpienie. I na pewno bym chciał... Magic Missile. Niech będzie. Będziemy bardzo bojowi. Wygląd wybieracie sobie według uznania. Nie ma na kompletnie nic wpływu. Ostatnim razem jak grałem, to grałem z moim kumplem. Wybierałem się sobie ten wygląd, wybierałem, po czym na samym początku gry znalazłem przeklęty pas, który zmienił mi płeć. No i generalnie cały mój wygląd poszedł się pędożyć. Dobra. Tak, baza głosów jest generalnie dość uboga. To są... Niedługo będziesz czekać na śmierć. Pomieszane głosy angielskie i polskie, nie wiem z jakiej przyczyny. Wszyscy umrą. Go, go, go! Chyba to mi pasuje do mojego awatara. Imię. Nie wiem, jak ją nazwać. Nie będzie. Akceptuj. Na poziomie normalnym. Gotowe. Dobra. Generalnie tak. Jak wspominałem, Baldur's Gate jest grą bardzo, bardzo starą. Ale wyszła właśnie w wersji poprawionej. No i jest cud, miód i orzeszki, bo w wersji poprawionej możliwa jest zmiana rozdzielczości, przez co grę mogę sobie nagrywać na pełnym ekranie. To jest niesamowicie pomocne. Pozwala to również na większe oddalenie kamery, bo normalnie grę się widzi mniej więcej w takim przybliżeniu. Miałem okazję odpalić grę w momencie, kiedy jeszcze nie była w patchu 2.3, tylko tam 1.6. To było straszne, bo automatycznie się rzutowała na full screen, zgadza się. Ale ten full screen wyglądał tak. Są wszystkie ułatwienia z D&D, czy to właśnie z Pathfindera. Tyle fajnie, że można sobie podświetlić wszystkich osobników, można sobie podświetlić przedmioty, które są interaktywne na tabulatorze. Po lewej stronie znajduje się całe nasze menu. Tu mamy tak, powrót do gry, mapę. No teraz jesteśmy w lokacji, no to ta mapa wygląda dość biednie. Nasz journal, czyli dziennik i zadania. Z zadaniami to jest stary RPG, więc... No właśnie. Jako, że to jest stary RPG, to tutaj się nikt nie hędoży i wszyscy generalnie chcą ci zadanie całkiem dość trochę utrudnić. Przez co opisy questów często nie wskazują na nic. Trzeba się mocno wczytać i generalnie mieć jakieś pojęcie. Trzeba się wczytywać też w dialogi, żeby wiedzieć, co się chce zrobić i gdzie iść. Tu jest nasz plecak. O mój Boże, ta kondycja da mi 200 funtów udźwigu. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo.
To jest karta wróć, to jest nasz ekwipunek. Tutaj mamy wszystkie sloty, tu mamy naszą broń, którą się będziemy posługiwać. Ja, jako że jestem czarownikiem, mam dwa sloty, mógłbym się bić w jednej ręce kijem, a jak mi się znudzi naparzanie kijem, to mógłbym to w każdym momencie zmienić na przykład na sztylet. No, będziemy strzelać z procy. Podręczne przedmioty, nie, czy tylko bronie, czy nie, tu chyba się też daje potiony między innymi, kołcza, no to wiadomo, strzały, etc., etc. Tu jest nasza karta postaci, możemy sobie przeczytać tutaj wszystkie nasze statystyki, jak to wygląda, klasa pancerza minus 4, Boże drogi. Teraz ciekawa rzecz, mamy klasę pancerza minus 4. W starym D&D, AD&D, zasada była trochę odwrotna, im mniejsza klasa pancerza, tym lepiej. Ale chyba to poprawili albo zmienili, no bo nie wierzę, że kompletnie nieuzbrojonym Sorcerer bez jakiegokolwiek pancerza miałby mieć minus 4 w pancerzu. To jest dziwne, bo bylibyśmy prawie niezniszczalni na tamten moment. System przygotowywania speli na dany dzień, dokładnie tak jak w każdym systemie D&D, czyli musimy sobie wybrać, jakie spele chcemy przygotować na dany dzień i iść się przespać, a wraz z naszym poziomem wzrasta ilość czarów określonego poziomu, które możemy rzucić. No tutaj są poziomy tych speli. Wybieramy sobie te spele, idziemy spać. O, możesz ich użyć na dany dzień. Zwój kapłana, nie mamy w drużynie kapłana, więc na nic się nam nie przyda, ale w zasadzie to służy do dokładnie tego samego, co księga maga. Moja jest czysta, jak tyłeczek elfie, panie. No i jest też Winthrop, który nas w zasadzie wita w tym świecie. Jestem chaotyczny, dobry, więc będę dla niego miły. Przy czym ostatnio mi to uświadomił właśnie mój kumpel, że to, że jesteś dobry, wcale nie znaczy, że musisz być miły dla wszystkich. Dobra, kupmy tego więcej. Jak z... Chwila, jeden pocisk to jest 20 sztuk, czyli ja bym chciał jeszcze 60. O Jezus Maria, dobra, nieważne. Co tu się stało? Teraz pewnie jestem bez pieniędzy. Nie lubię tego systemu kupowania. Przyznam szczerze, że do dziś dzień jeszcze go nie ogarnąłem. Nie kojarzę, jak to działa. No nie, nawet jeszcze jakieś pieniądze mi zostały. Z kijem nie będę chodził, no bo to nie ma sensu. Nie będę się posługiwał kijem. Okej. Zbindujmy sobie nasze czary, klikając prawym na okienko przy czarach. To jest w ogóle ikonka rzucania czarów. Klikając prawym na ikonki zaraz przy rzucaniu czarów możemy sobie zbindować nasze czary. Wiadomo, że... O Chryste, panie, ale bym teraz narobił bobu, jakbym trafił. Troszkę Skyrimowa mechanika. Jeżeli zrobisz krzywdę czemuś, czy mówisz, że nie zrobisz krzywdy, to się wszyscy na ciebie rzucają i generalnie cię nienawidzą. Plus spadnie ci twoja reputacja. Chcesz mieć reputację na jak najwyższym poziomie raczej? No chyba, że gramy jakąś bardzo złą postacią, wtedy nas tak naprawdę reputacja nie obchodzi. Także pójdziemy sobie odpocząć. Zbluzgają nas za to strażnicy, bo śpimy na ulicy w momencie, kiedy niedaleko jest oberża. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Nie goń mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie, nie! O, no tak. Bardzo mi się nie podoba to, że śpimy właśnie na ziemi. Tu musimy wejść. Halo. Jak widzicie, ściga nas pierwszy NPC. Halo. Zdarza się im czasem zbugować w tej grze. Kim jesteś i co tu robisz? Tak. W grze istnieje system aktywnej pauzy. Z jakiejś przyczyny nie mam czarów. Ha! Świetnie. A nie, o Boże drogi. Nie znam pardy, nie wiem, kim jest ten człowiek. Okej. Dobra. System D&D w tej grze jest w zasadzie w pełni odzwierciedlony. Tak naprawdę całe atakowanie, całe rzucanie czarów, całe bronienie się jest oparte na rzutach kostką. Więc w zależności od tego, jak podnosimy nasze statystyki, to tak naprawdę nie podnosimy jakichś pasków procentowych czy o jakichś dziwnych wartościach, tylko podnosimy nasze modyfikatory kostek.
co powoduje, że czasem łatwiej się obronić. No wiadomo, te modyfikatory są trochę płynne. Można je, mogą się zmieniać wraz z rzucanymi na nas czarami, czy jakimiś efektami pokroju zatrucie, pokroju przekleństwo, czy coś w tę deseń. Graficznie gra została polepszona, no chociaż jak się przybliży, no to widać, że jednak jest to stara gra i nie została stworzona już do grania na takim przybliżeniu, a zresztą wiadomo, że im grafika jest bardziej oddalona, tym lepszej jakości się wydaje. Mniej pikselów w końcu. Cała fabuła jest bardzo rozbudowana. Ja jeszcze jej nie przeszedłem i jestem tak naprawdę na samym początku. Ale już wiem, że to jest tak na kilkanaście godzin co najmniej grania, jeśli nie kilkadziesiąt, bo no, umówmy się, to jest system RPG-owy, jesteśmy tak naprawdę wolną postacią, gra tutaj służy tylko właśnie jako taki prymitywny game master, czyli do rzucania tymi naszymi wszystkimi kostkami i do dbania o to, żebyśmy się nie wytoczyli poza kolej fabuły. Więc dowolność jest tak naprawdę bardzo, bardzo duża. Misji tu też jest mnóstwo. To jest, no dla porównania to jest taki trochę gothic, ale w widoku z góry i z rzucaniem kostkami. Możemy sobie tutaj jeszcze iść wykonać kolejną misję. Z tym koleżką możemy porozmawiać. To jest też problem starych gier, że nigdy nie wiadomo, kto jest, że tak powiem, istotnym NPC-em. Najczęściej rozpoznajemy to tylko i wyłącznie po tym, że mają po prostu imiona, a nie napis, że po prostu mieszkaniec miasta na przykład, albo zarządca sklepu, czy coś w ten deseń. Jeżeli postać ma imię, to zazwyczaj to najczęściej warto z nią porozmawiać. No i tak jak wam mówiłem, informacje o misjach są dość lakoniczne, ponieważ no nie wiemy, gdzie jest tak naprawdę magazyn Revora. Musielibyśmy go szukać, gdybyśmy nie skojarzyli motywu, że to jest zaraz tutaj. No i tyle. Jeżeli odejdziemy od NPC-a i nie czytamy rozmów, to można się naprawdę zgubić i pewne questy mogą się stać prawie że niewykonalne. Zobaczmy, jak tam sytuacja ze szczurami. Ojej! Czemu automatycznie rzuca czary? To jest co najmniej interesujące. A, dobra. Już wiem, czemu sam rzuca czary. Tak. Popełniłem strategiczny błąd, ale to też jest fajna rzecz do nadmienienia. Generalnie, gdybyśmy stworzyli sobie więcej postaci, bo było to możliwe w oknie tworzenia naszej postaci, to moglibyśmy im włączyć AI tymże przyciskiem, co by spowodowało, że stałyby się te postaci autonomiczne i mogłyby po części grać za nas, co z jednej strony jest przydatne, z drugiej strony potrafi napsuć krwi, ponieważ jak widzieliście, wszedłem tam i wcale nie chciałem rzucać czarów, bo po prostu mi to niepotrzebne zupełnie. No a moja postać zdecydowała, że nie, na szczury wypakuje wszystkie dwa czary, na jakie może użyć na dany dzień, bo jest to realne zagrożenie jej życia. No biorąc pod uwagę, że mamy ile? 6 punktów zdrowia, no to nawet taki szczur potrafi nam napsuć krwi i potencjalnie nas zabić. Ale no, umówmy się, no to są szczury. Przede wszystkim, żeby trafiły, to szansa na to jest tak drastycznie mała, że było to ryzyko warte świeczki. Zaraz do was wrócę, tylko pójdę się przespać do Winthropa. Hej, to ja i Moen! Tak. Przez przypadek udało mi się spotkać jedną z fabularnych postaci. To jest Imoen. Jakbyśmy grali razem w tutorial, to wiedzielibyśmy, że to jest nasza przyjaciółka z dzieciństwa, młodsza od nas. Nie może wiedzieć, co robię. Czekaj, co wiesz o mojej podróży. No i w ten sposób, jak wyjdziemy z tej lokacji, Imoen dołączy do naszej drużyny, ale to jeszcze nie teraz. Tutaj był Hul i chciał, żebyśmy przynieśli mu miecz z jego
jak to się nazywało? Z koszar, ponieważ jest dziamdziułą, zaspaną, pewnie też trochę podpitą i go zapomniał. 15 sztuk złota, czemu nie? Kolejną rzeczą, która zasługuje tak naprawdę na uwagę w tej grze, to jest muzyka. Muzyka jest niesamowita. Teraz jej nie słychać, ale jak się wchodzi do Karczmy Wintropa na przykład, albo chodzi się po Candlekeep, czyli mieście, w którym aktualnie się znajdujemy, to uwierzcie mi, muzyka jest niesamowita. Jest po prostu przecudowna, jak na tamte czasy. Chyba była grana orkiestrowa, ale tego nie jestem na 100% pewien teraz. W zasadzie to chyba musiała nawet. Tu mamy miecz dla Hula. No, dobra. Dało nam 20 sztuk złota. Zdobyliśmy też antidotum, możemy je odnieść tutaj pewnemu człowieczkowi, który miał krówkę. Powiem tak, gra jest dla mnie jak najbardziej na pozytyw, bo wkręciłem się w Dungeons & Dragons, właśnie w cały ten system papierowego RPGa, przez to, że mój kumpel właśnie nam urządził sesję. Z drugiej strony zauważam też wady w tej grze, bo na przykład w papierowym RPGu, jak się gdzieś idzie, wiadomo, że ta podróż zajęłaby parę dziesiąt minut, czy tam godzin, to... dobra. I... straciłem wątek. Spacerowanie. Podróż, która normalnie zajęłaby parę godzin, no to w papierowym po prostu się powie, okej, no spacerowaliście tam te parę godzin, docieracie do celu. Tutaj nie ma tak wygodnie. Tutaj po prostu musimy non-stop oglądać, jak nasza postać sobie spokojnie popyla przez całe te pola. To jest troszkę przerażające i przytłaczające, ponieważ lokacje nie są najmniejsze. Jest tak jakby kolejna część po Baldur's Gate. Oczywiście jest Baldur's Gate 2, ale jest alternatywna tak jakby do Baldur's Gate'a gra, nazywa się Icewind Dale. Ona jest oparta o ten sam system, wydana przez te samo studio, wyprodukowana przez również to samo studio i... I generalnie tam już wpadli na to, że hej, te lokacje są trochę za duże, a nasze postacie nie poruszają się wcale tak szybko, więc należałoby je minimalnie zmniejszyć, żeby to łażenie nie zanudziło ludzi na śmierć. Kolejnym problemem gry są jednak dalej zdarzające się bugi. Ostatnio graliśmy z kumplem, to nie mogliśmy zajść dalej, ponieważ po wejściu do lokacji spotkaliśmy pewnego starca, który miał z nami porozmawiać, a który tej rozmowy za cholerę nie umiał zacząć. I po prostu za nami łaził, krzyczał na nas, krzyczał na nas. Zasady są bardzo surowe. Co? Tego jeszcze nie zrobiłem. Co by nie było. Drugim minusem jest, tak jak mówię, wydawali Enhanced Edition. Mogli ulepszyć troszkę ten system wydawania questów. To jest klimatyczne, nie powiem, że nie. To ma fajny klimacik, bo to przypomina właśnie te stare czasy, kiedy to naprawdę trzeba było czytać o tych wszystkich questach dokładnie, żeby wiedzieć, co zrobić ze sobą. Dla samego ułatwienia, no widzieliście, co było z Rivenem. Poprosił nas o to, żeby wejść do prostego magazynu. To nie powinno być trudne, ale jeżeli się odejdzie i czegoś nie doczyta, po prostu kawałka małego, to się ten magazyn pominie i koniec. I Lipton. I nie wykonamy misji, bo magazynu możemy później już nigdy więcej nie znaleźć. Dobra, starczy mi. Cześć. No, użył teleporta po to, żebym zszedł po schodach, naprawdę. Okej, okay. Dobra. Czy ja coś stąd jeszcze chciałem? Aha, chciałem wyjść tutaj. Jak też widzicie, fabularnie praktycznie wszyscy chcą nas zabić. Dla ciebie. To nie twoja rzecz. Don't worry about me. Uśpimy sobie delikwenta, bo czemu nie? Teraz mu strzelimy z procy i koleżka się obalił.
tak jak mówiłem, jak widzicie, wszyscy chcą nas zabić na ten moment, co jest też dość problematyczne w późniejszych momentach gry. Graliśmy w dwójkę i generalnie zasada D&D jest po części niepisana zasada taka, że wszystko da się zrobić albo samemu, albo pięcioosobową drużyną. Jest skalowanie punktów doświadczenia w grze, więc jeżeli chodzimy większą drużyną, to dostajemy więcej doświadczenia, ale ono się rozdziela po wszystkich równo, więc jeżeli pisze, że na przykład dostaliśmy 20 punktów doświadczenia, no to na dwie osoby każda dostanie po 10. Jeżeli będą 3 osoby, no to każda tam dostanie po 6, czy za, no 6, bo nie zaokrągli w górę raczej. I to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony właśnie chodzimy we dwójkę z kumplem i we dwóch było nieziemsko trudno. Graliśmy na normalnym poziomie trudności, tak jak gram teraz, a po prostu przez fakt tego, że wszyscy chcą nas zabić i kompletnie losowo ułożone pułapki ze strony na NPC-ów, byliśmy po prostu gniecieni regularnie i to były pierwsze lokacje. Było to trochę frustrujące. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. Było to trochę frustrujące, ponieważ będąc na samym początku gry i na dzień dobry będąc gnojonym, no trochę bolesne. Ale dobra, ja się już nagadałem. Generalnie grę polecam jak najbardziej. Bardzo dobrze się przy niej bawię, świetnie mi się spędza przy niej czas, fabuła jest co najmniej interesująca. Aczkolwiek widzicie, że czasem zdarzają się takie drewniane sytuacje. Linie dialogowe nie są najmocniejszą stroną gry. Jezus Maria, zaraz tak oberwę, że nic ze mnie nie zostanie. No, niestety nasz mistrz umarł. Zdarzają się takie drewniane sytuacje. Boże, Imoen. Tak, już. Chodź. Ale w dalszym ciągu, dla ogromu tego świata, dla tej fabuły i generalnie dla tego, co się tu dzieje, warto. Patrzcie, jaka ta mapa jest duża. Ona może się nie wydaje się taka duża, ale weźmy pod uwagę jednak fakt, że ta gra ma 20 lat. Nie zmieniano w niej ilości lokacji, nie zmieniano w niej systemu poruszania się po mapie. To jest wszystko dokładnie tak, jak było 20 lat temu. A ten świat jest jeszcze dlatego otwarty. Nie musimy iść jak po nitce fabułą, tylko możemy iść, gdzie nam się żywnie podoba i nawet jeżeli będziemy mieli taką fantazję, to możemy zaszlachtować, kogo nam się podoba. I gra jest na to wszystko przygotowana. To jest niesamowite. Tak więc, jak już wspominałem, grę serdecznie polecam. Ja się przy niej przednio bawię. Na pewno będę chciał ją przejść. Seria myślę, że nie powstanie, dlatego robię z tego one-shotika, ponieważ ta gra jest niepotycznie długa i ona tak naprawdę żyje tym, że każdy jej historię może opowiedzieć samemu. Także co, z tymi właśnie przemyśleniami zostawiam was na dzisiejsze popołudnie, ranek, wieczór, wybierzcie sobie adekwatnie do pory. Ja się zmywam, także dzięki wielkie wszystkim za oglądanie, trzymajcie się ciepło i cześć!